O duchach. Usłysz to, czego nie widać. Witam i pytam, czego dusza pragnie. Strasznie miło mi gościć Was na moim kanale, ponieważ w ubiegłym tygodniu wypowiedzieliście się pozytywnie na temat Muzeum Warrenów. W dzisiejszym odcinku przybliżę Wam nieco artefakty znajdujące się w jego wnętrzu. Nie tylko lalka Annabelle straszy od dziesięcioleci w piwnicy domu w Connecticut, o czym przekonamy się za chwilę. Na wstępie tradycyjnie zachęcam do zasubskrybowania kanału i kliknięcia w dzwoneczek, aby nie przegapić nowych filmów. Bez przedłużania zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. Ed i Lorraine Warren to, jak wiadomo, legendarne małżeństwo badaczy zjawisk paranormalnych oraz twórcy stowarzyszenia New England Society for Psychic Research, w skrócie NESPR. Lorraine była medium, a Ed jedynym w historii demonologiem uznanym przez Watykan. Badali najbardziej przerażające nawiedzenia wszechczasów, w tym nawiedzenie w Amityville, lalkę Annabelle czy nawiedzenie rodziny Peronów, o których obiecuję również nagrać odcinek. Choć piwnica państwa Warren początkowo powstała w celu zebrania przedmiotów w jednym miejscu i odizolowania od innych przez bijącą z nich złą energię, to z czasem Warrenowie otwarli pomieszczenie i umożliwili jego zwiedzanie. Muzeum Okultystyczne Warrenów zawiera setki nawiedzonych przedmiotów, które para demonologów zbierała przez ponad 50 lat swojej działalności, począwszy od 1952 roku, kiedy to powstało stowarzyszenie NESPR. Każdy artefakt ma związek ze sprawą, w której uczestniczyli, a w całej karierze było ich ponad 3000. Muzeum znajduje się w Monroe przy 30 Knollwood Street, a wstęp na około dwugodzinne zwiedzanie kosztuje $12,5. A raczej kosztował, ponieważ od ponad 2 lat muzeum jest, podobno tymczasowo, ale zamknięte. Przed wejściem do muzeum zwiedzający otrzymują wyraźny komunikat, aby niczego nie dotykać. I granie z siłami zła może zakończyć się tragicznie. Ed całe życie poświęcił badaniu zjawisk nadprzyrodzonych. Gdy zmarł w 2006 roku, zamknął pewną epokę związaną ze spirytyzmem. Lorraine, będąc wtedy już w podeszłym wieku, w prowadzeniu muzeum i pielęgnowaniu artefaktów, prosiła o pomoc swoją córkę Judy i zięcia Tonego Spere, który przejął po Edzie stanowisko szefa NESPR. Lorraine odeszła 18 kwietnia 2019 roku, a wraz z jej śmiercią muzeum zostało zamknięte na czas remontu. Ale chodzą też pogłoski, że Judy z Tonem planują przenieść artefakty w inne miejsce ze względu na zmieniające się w Connecticut przepisy dotyczące zagospodarowania przestrzeni. Córka Warrenów, Judy, w dzieciństwie nie miała wstępu do piwnicy, a jej zawartość oraz znaczenie tychże przedmiotów poznała dopiero jako nastolatka. W muzeum można znaleźć m.in. trumny współczesnych wampirów, lustra, w których pojawiają się duchy, czy też samogrające pianino. Mnie udało się znaleźć informacje głównie na temat 11 z tych przedmiotów. Pierwszym z nich jest tak zwana Shadow Doll, czyli lalka cień. I opowiadając tydzień temu o Annabelle, wspominałam, że jej wygląd
znacznie odbiega od wyglądu przedstawionego w filmach. Gdyby natomiast przyjrzeć się Shadow Doll, to myślę, że charakteryzacja nie byłaby potrzebna, ponieważ ta lalka wygląda przerażająco. Zbudowana jest głównie z ludzkich kości, a jej zęby i paznokcie zrobiono ze szczątek zwierząt. Została stworzona w trakcie szatańskiego rytuału, a jej moc jest bardzo złowieszcza. Podobno autorzy utworzyli Shadow Doll, aby ją fotografować i dawać zdjęcia osobom, które miała skrzywdzić. Gdy ktoś otrzymał zdjęcie lalki i przestąpił z nim próg swojego domu, na nieszczęśnika natychmiast padała klątwa. Od tego momentu zaczynał być nękany. Istnieją dwie wersje działania lalki. Pierwsza mówi, że lalka cień przychodzi co noc, we śnie, aby straszyć ofiarę. Tak długo straszy nieszczęśnika, aż z przerażenia staje mu serce. W innej wersji legendy lalka powoduje bezsenność trwającą całe tygodnie, a jak wiadomo, permanentny brak snu również może doprowadzić do śmierci. Nie wiadomo, jak wiele osób padło ofiarą klątwy Shadow Doll, ale wiadomo, że sprzedawca antyków, posiadający nie wiadomo skąd oryginalną Shadow Doll, sprzedał ją pewnej parze kolekcjonerów. Ci po przetransportowaniu lalki do domu, pierwszej nocy, jak się zresztą można domyślić, mieli koszmar związany z lalką. Parze śniło się dokładnie to samo. Gdy obudzili się rano, na ich szyjach i plecach znikąd pojawiły się zadrapania i siniaki. Kolejnej nocy koszmar i zadrapania przybrały na sile. Choć kolekcjonerzy wiedzieli o legendzie krążącej wokół Shadow Doll, w momencie zakupu nie chcieli dać wiary pogłoskom. Szybko jednak przekonali się, że ostrzeżenia nie są tylko durnymi plotkami i postanowili czym prędzej pozbyć się lalki. W tym celu skontaktowali się z Warrenami i poprosili o przejęcie kukły. Od tamtej pory Shadow Doll stoi w muzeum i odstrasza swoim nieprzyjemnym wyglądem. Lalki nie wolno zniszczyć, ponieważ złe duchy w niej uwięzione wydostaną się i skrzywdzą każdego, kto pomógł im uciec. Kolejnym przedmiotem, o którym coś więcej wiadomo, jest samogrające pianino. Jedne źródła głoszą, że instrument był prezentem, który Warrenowie odziedziczyli w spadku po śmierci zaprzyjaźnionego księdza. Inne zaś mówią, że Ed przygarnął owe pianino po interwencji w jednym z nawiedzonych domów. Nie do końca wiadomo, co stoi za opętaniem pianina, ale z relacji Eda wynika, że kilka razy słyszał on dźwięki grane przez instrument, zawsze około godziny 21 i zawsze, gdy znajdował się poza piwnicą. Jak tylko schodził na dół, dźwięki natychmiast ustawały. Za pierwszym razem Ed przestraszył się, że ktoś włamał im się do domu. Jednak kiedy sprawdził zamki i drzwi, okazało się, że w domu poza nimi nie ma nikogo. Incydent miał się powtarzać do czasu, aż ksiądz odwiedzający systematycznie piwnicę pobłogosławił nowy nabytek. Motyw tego właśnie pianina pojawia się w filmie Annabelle wraca do domu, kiedy koleżanka opiekunki, Daniel, wchodząc do piwnicy, gra chwilę na pianinie, mimo ostrzeżeń, aby niczego nie dotykać. Nikt poza Edem nie słyszał pianina, ale przekonany o nawiedzeniu instrumentu, postanowił podchodzić do niego bardzo ostrożnie.
Innym przedmiotem, dość znanym w Muzeum Warrenów, jest strój samuraja. Samuraj ten był za życia nieznanym wojownikiem z Japonii, który atakował z zimną krwią każdego, kto stanął na jego drodze. Kobiety i dzieci również. Po śmierci jego dusza została uwięziona w stroju i może opętać każdego, kto niewłaściwie postąpi z przedmiotem. Warrenowie stali się właścicielami stroju samuraja już w 1952 roku i od razu umieścili w piwnicy swojego domu. Strój pojawia się oczywiście w uniwersum obecności, również w filmie Annabelle wraca do domu, kiedy to ta sama Danielle, chcąc wejść do piwnicy po raz kolejny, zastaje na swojej drodze zbroję samuraja. Gdy chce przejść obok niej, zaczyna słyszeć krzyki ofiar wojownika, jak również odgłosy samurajskich wojowników. Nic więcej niestety nie wiadomo na temat tego artefaktu. Innym znanym przedmiotem z Muzeum Okultystycznego jest zabawka w kształcie małpki. Jej bilusiński wygląd może zmylić małoczujne osoby. W małpce ukrywa się demon, który za pomocą trzymanego akordeonu gra melodię hipnotyzującą ofiarę i tym samym wpływa na jej umysł, powodując psychiczne tortury. Gdy ofiara zacznie odchodzić od zmysłów, małpka wysysa jej duszę. Motyw małpki jest, a jakżeby inaczej, obecny w filmie Annabelle wraca do domu. W jednym z wywiadów Ed powiedział reporterowi: wszystko, co tu widzisz, jest albo nawiedzone, albo przeklęte, albo użyte w jakiejś rytualnej praktyce. Nic nie jest zabawką, nawet małpka. Nie waż się jej dotykać. W posiadanie Warrenów wpadła również krótko po otwarciu stowarzyszenia. Zabawka została poświęcona i schowana w piwnicy, w której znajduje się do dziś. Kolejną przerażającą rzeczą z Muzeum Warrenów jest szatański bożek. Pewien myśliwy, przemierzając las Sandy Hook w Connecticut, natknął się na przybitą do drzewa ponad dwumetrową drewnianą kukłę. Gdy podszedł do dziwnego znaleziska i dotknął go, poczuł, jak cała energia życiowa z niego uchodzi i ogarnia go wszechobecny smutek i przygnębienie. Trochę jak dementor. Roztrzęsiony chciał najszybciej opuścić las. Był jednak zdezorientowany i błąkał się najpierw w gęstwinie drzew w poszukiwaniu ścieżki, aż w pewnym momencie spotkał starszego mężczyznę w czarnych szatach, który pokazał mu drogę do wyjścia. Myśliwy niezwłocznie zadzwonił do odpowiednich służb porządkowych, które finalnie wyniosły bożka z lasu i przekazały Warrenom. Lorraine uważała bożka za najstraszniejszy przedmiot w całym muzeum. Jak nie przepadała za Annabelle, tak bożka po prostu się bała. Po umieszczeniu kukły w piwnicy, Lorraine doświadczyła serii przerażających nawiedzeń, a raz nawet lewitowała i wpadła w trans trwający kilka dni. Kukła podobno została stworzona przez grupy satanistyczne i używano jej do rytuałów. Analizując artefakty z Muzeum Warrenów, nie sposób nie wspomnieć również o pozytywce występującej w pierwszej części filmu Obecność. Prawdziwa pozytywka znajduje się w muzeum i pochodzi z domu Peronów, którzy przeprowadzili się do Harrisville w nadziei na nowe, lepsze życie w domu. Szybko przekonali się, że w domu tym nie mieszkają sami, a pozytywkę, która, jak się później okazało, służy do kontaktu z duchami zamieszkałymi w domu,
znalazła najmłodsza córka Peronów, April. Pozytywka w odbiciu lusterka, jakie posiada wewnątrz, ukazuje przeszłość. Dlatego można w niej ujrzeć dawnych mieszkańców domu. Mnie osobiście przeszywają dreszcze za każdym razem, kiedy przypomnę sobie tę niewinną melodyjkę, którą grała za każdym razem, gdy ktoś w filmie ją otwierał. Kolejnym nawiedzonym przedmiotem skonfiskowanym przez Warrenów jest cegła z kościoła w Borley. Kościół uważany jest za jeden z najbardziej nawiedzonych miejsc w Wielkiej Brytanii. Straszył w nim duch zakonnicy, snujący się po korytarzach. Podobno zakonnica w XIX wieku została żywcem zamurowana w ścianie kościoła. Gdy wyszedł na jaw jej romans z mnichem, jej dusza nigdy nie zaznała spokoju. Od dawna słychać było w kościele kroki, krzyki, a przedmioty poruszały się samoistnie. Mimo iż w 1939 roku połowę kościoła strawił ogromny pożar i wszyscy duchowni opuścili budynek, a w 1944 roku kościół przeznaczono do całkowitej rozbiórki, Warrenom udało się w jakiś sposób zdobyć i zabrać do muzeum cegłę z budynku, która dołączyła do nawiedzonej kolekcji. Tony Spera przyznał kiedyś w wywiadzie, że postać filmowej zakonnicy była nieznacznie inspirowana prawdziwą sprawą z Borley. W muzeum znajduje się także lustro przywołujące duchy. Początkowo było to zwyczajne lustro, jednak po serii seansów spirytystycznych prowadzonych z jego pomocą zaczęło ono służyć jako portal umożliwiający przejście duchom ze świata umarłych do świata żywych. Tony twierdzi, że rodzaj magii wykorzystywany w seansach z lustrem nazywa się krystalomancją, czyli dostrzeganiem obrazów w przedmiotach odbijających światło, takich jak lustra właśnie, czy też na przykład szklane kule. Pierwotnie właścicielem lustra był pewien mężczyzna z New Jersey, Stephen Zellner, który wywoływał duchy zmarłych członków swojej rodziny. Zellner przesiadywał godzinami w kompletnej ciemności, oświetlając lustro jedynie słabą lampką czerwonego światła. Powtarzał w kółko prośby o ukazanie się i przywrócenie do świata żywych ducha zmarłego bliskiego, co jednak przyniosło niezamierzony skutek. Owszem, Zellner ujrzał wreszcie członka rodziny, jednak jego twarz była zniekształcona i przerażająca. Co więcej, Zellner zaczął widywać okropne postaci również w odbiciach innych przedmiotów, ekranie telewizora czy też na szklankach. Warrenowie skonfiskowali lustro, aby uchronić innych przed jego demonicznym działaniem. Niepozornym artefaktem są również tak zwane perły śmierci, które swoją nazwę zawdzięczają temu, że prowadziły lub niemal doprowadzały do śmierci swoje właścicielki. Noszone perły za każdym razem zaciskały się na szyjach kobiet, niejednokrotnie pozbawiając życia posiadaczki tej przeklętej biżuterii. Innym przedmiotem w muzeum jest suknia ślubna. Jej motyw również był wykorzystany w filmie Anabel wraca do domu, a legenda głosi, że każda panna młoda, która ubrała tę konkretną suknię, prędzej czy później mordowała swojego narzeczonego. Mówi się też, że przez lata na terenie Connecticut kierowcy widywali nocami kobietę w białej sukni stojącą na poboczach dróg. Znów w 2009 roku pewien mężczyzna, Rod Wisi, wracając z pracy do domu około pierwszej w nocy,
poczuł dziwną obecność w samochodzie, jakby nie jechał w nim sam. Zerknął za siebie i ku przerażeniu ujrzał na tylnym siedzeniu mężczyznę w stroju z lat 60. Przestraszony odwrócił głowę, a gdy po chwili obejrzał się ponownie za siebie, mężczyzny już nie było. Czyżby był to jeden z niedoszłych mężów panny w sukni ślubnej? Poza tym w muzeum znajdują się również lalki śmierci, które trafiły do Warrenów po tym, jak poprzedni właściciele, kolekcjonerzy różnych dziwactw, zakupili dwie lalki o niecodziennym, przerażającym wyglądzie. Lalki są bez uszu, jedna jest powieszona na sznurze, a druga ma zaszyte oczy. Krótko po zakupieniu lalek, syn pary kolekcjonerów zaczął poważnie chorować, a lekarze nie mogli postawić poprawnej diagnozy. Po pewnym czasie lalki, podobnie zresztą jak Annabel, zaczęły przemieszczać się po mieszkaniu. Nawet zamykanie ich w pudełku na klucz nie powstrzymało lalek przed wydostaniem się na zewnątrz. Gdy syn pary był już na skraju wyczerpania, małżeństwo nie miało wątpliwości, że choroba syna musi mieć związek z lalkami śmierci. Czym prędzej skontaktowali się z Warrenami i poprosili o pomoc. Warrenowie istotnie potwierdzili obecność demonów w lalkach i po egzorcyzmie zabrali ze sobą. I jak się można domyślić, lalki chciały opętać chłopca i prawie im się to udało. Dla bezpieczeństwa, po umieszczeniu lalek w piwnicy, Ed i Lorraine otoczyli je czerwonym okręgiem namalowanym na podłodze, oznaczającym linię bezpieczeństwa, której nie wolno przekraczać. Podobno podczas jednej z wizyt emerytowany dowódca marynarki wojennej wraz ze swoją żoną zignorowali ostrzeżenie o nieprzekraczaniu linii bezpieczeństwa i zaczęli dotykać lalek. Po tej wizycie w nocy Ed i Lorraine usłyszeli hałas w piwnicy. Gdy zeszli na dół, okazało się, że w okręgu bezpieczeństwa porozrzucane są wszystkie zabawki, które znajdowały się w muzeum, a na środku okręgu leżały wspomniane lalki śmierci. Tej samej nocy emerytowany dowódca uległ wypadkowi samochodowemu. Przeżył, jednak trafił do szpitala w ciężkim stanie. Po wszystkim przysięgał, że w trakcie wypadku widział lalki śmierci, śmiejące się w niebogłosy. W muzeum znajduje się również kilka ludzkich czaszek, podobno służących wcześniej za narzędzie komunikacji z demonami w obrzędach rytualnych, stanowiąc niejako bramę między ziemią a piekłem. Tak samo nagrobki dzieci miały służyć spirytystom do wzywania duchów. Warrenowie zabrali je z sobą i ukryli w piwnicy. Oprócz tego w muzeum można odnaleźć laleczki wudu, tablice Ouija, maski demonów i innych postaci, służące kiedyś do obrzędów. Jest również Biblia Szatana, afrykańskie laleczki płodności, egipskie talizmany, czy też wspomniana na początku trumna, podobno używana przez współczesnego wampira. Można też zobaczyć zwierzęce skóry i totemy. Ciekawym elementem wystroju muzeum są również fotografie przedstawiające uchwycone zjawiska paranormalne. Między innymi zdjęcie najmłodszego z synów DiFio, Johna, zrobione podczas seansu spirytystycznego w domu przy Ocean Avenue 112 w Amityville. I są to wszystkie informacje, jakie udało mi się znaleźć na temat Muzeum Okultystycznego Warrenów.
Muszę przyznać, że poza tymi najbardziej znanymi przedmiotami, ciężko jest wyszperać więcej informacji opisujących te mniej rozreklamowane artefakty. Niemniej będę szukać dalej. Może uda się skleić osobny odcinek na temat na przykład sprawy z Borli. Mam również nadzieję, że muzeum otworzy się prędzej czy później, ponieważ chętnych na jego zwiedzanie nie brakuje. Sama chciałabym je kiedyś zwiedzić, gdyby było mi tylko dane odbyć podróż do Stanów. Dajcie znać, który z tych mniej znanych, nawiedzonych przedmiotów Was najbardziej zainteresował. Na moim Instagramie i Facebooku pojawi się kilka zdjęć nawiedzonych artefaktów, abyście mogli zobaczyć, o czym konkretnie dziś opowiadałam. A już teraz zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu o duchach, w którym ponownie zadamy pytanie, czego tym razem dusza zapragnie. Do usłyszenia!